Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. I cieszę się, że za każdym razem zbór tak żywo wielbi Pana w ten sposób. Jest to dla mnie wielkie, wielkie słowo, ponieważ tak, Jemu należy się chwała i za każdym razem to należy podkreślać. Drodzy zborownicy, drodzy bracia, drogie siostry, będziemy chcieli otworzyć sobie, korzystać z psalmu 24. Jakiś czas temu ten psalm został tutaj zacytowany i siedząc w ławce, ponieważ brat prowadzący podzielił się tylko na samym wstępie tym psalmem, później był oczywiście czas uwielbienia, było też kaznodzieja, który głosił na zupełnie inny temat, ale ja w tej ławce nie mogłem swojego wzroku odwrócić od tego psalmu. Pan Bóg działał i działał w taki sposób, że przykro mi to mówić, że nawet kazania nie pamiętam, ale ten psalm uderzył mnie bardzo mocno. I wiedziałem, że ja ten psalm, w zasadzie jeden fragment tego psalmu, będę musiał się z nim zmierzyć, ponieważ on mówi o czymś bardzo istotnym, co dotyczy naszych czasów i wierzę, że o tym powinno się głosić jak najwięcej. Drodzy bracia, drogie siostry, pozwólcie, że przeczytamy od wiersza 3 do wiersza 6 włącznie. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają. Tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Kochani, żyjemy nie dla siebie. Biblia mówi o tym, że jeśli poszliśmy za Jezusem, to nie żyjemy już dla samych siebie. Innym fragmentem, którym często się podsycamy, jest ten fragment, w którym mówimy, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. To są mocne słowa. I podejrzewam, że wiele osób, które wypowiada te słowa, nawet nie wie, co mówi. Że wiele osób, wypowiadając te słowa, wcale nie myśli tak, jak to słowo mówi. Jestem o tym przekonany. Gdyż człowiek jest tak stworzony, można powiedzieć, że ma usta, ale oczywiście człowiek z tych ust często źle korzysta. I często człowiek rzuca słowa na wiatr. Mówi, ja jestem zbawiony, ja wierzę w Boga, ja do Niego należę, On jest moim Panem i tak dalej, i tak dalej. Czyż wielu ludzi tak nie mówi, a wiemy, że żyją zupełnie niegodnie? A więc wielu ludzi w ten sposób mówi, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Albo już nie żyję dla siebie, ale dla kogoś innego. Chrześcijaństwo, kiedy człowiek się nawraca, przyjmuje pewne zasady. Jeśli ja mówię, że nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus, albo kiedy mówię, że nie żyję już dla siebie, ale żyje dla kogoś innego, to znaczy, że w tym momencie jakby się sługą staje. I muszę przyjąć zasady tego wyższego majestatu, a więc Pana, dla którego żyję. To nie jest tak, że mogę mówić, nie żyję już dla siebie, a żyć jakby obok Boga. On swoje, a ja swoje. On tam niech sobie mówi, co chce, a ja będę żył, jak chcę. Pan Bóg, powiada Biblia, nie jest jak człowiek, aby rzucać słowa na wiatr, aby mówić nieprawdziwie. Bóg zawsze mówi prawdziwie, więc i my powinniśmy uważać na to, co mówimy. Ale to tak w ramach wstępu, ponieważ ten fragment, który przeczytaliśmy, on ustala pewne zasady. Jest tam pewna definicja podana życia chrześcijańskiego. Bo chrześcijanin to nie kto inny jak człowiek, który szuka Boga. To jest chrześcijanin.
Myślę, że nie ma chrześcijanina, takiego prawdziwego chrześcijanina, który by mógł mówić, że jest chrześcijaninem, a nigdy w życiu nie pofatygować się, aby szukać Boga. Wydaje mi się, raczej jestem przekonany, że aby móc mówić o sobie chrześcijanin i aby to, co mówię, miało sens, muszę być człowiekiem, który szuka Boga, który jest w Niego wpatrzony, który jest Nim zainteresowany, który szuka Jego słów, Jego prawd, Jego serca. I oto czytamy, że takie jest pokolenie tych, którzy szukają oblicza Jego. A więc zadajmy sobie pytanie, odwracając ten cały fragment do góry nogami. Jak wygląda człowiek, który szuka Boga? Czym powinien charakteryzować się człowiek, który naprawdę szuka Boga? Jakie owoce powinny towarzyszyć człowiekowi, który szuka Boga? Inaczej można by było ten fragment odwrócić, tak jak już powiedziałem, i zacząć w ten sposób. Tacy są ludzie, którzy szukają Boga. A więc jacy? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie. To znaczy, że ci, którzy szukają Boga, doświadczą tych błogosławionych owoców szukania Boga w postaci codziennego oczyszczania swoich dłoni, codziennego oczyszczania swojego serca, nawet swoich ust, aby nie przysięgać obłudnie i nawet tej głębokiej duszy, aby czasem nie żyć poróżnie. Więc kiedy człowiek zaczyna szukać Boga, naprawdę, kiedy tym się zainteresuje, kiedy postanowi w życiu swoim, na bok odrzucam te moje próżności, zaczynam szukać Boga, to coś niezwykłego zaczyna się dziać. Ja kiedyś o tym mówiłem, że gdybym tak stanął na tym miejscu i dzisiaj spóźnił się, kiedyś mówiłem ten przykład, pamiętam, że może pamiętacie, tak chciałem powiedzieć, być może pamiętacie ten fragment, dla tych, którzy nie pamiętają tego przykładu, powiem raz jeszcze. Gdybym dzisiaj się spóźnił, wszedł właśnie teraz, brat pastor by mnie już zapowiedział, a ja wszedłbym po 5 minutach spóźniony, zdyszany, ale jednak wszedłbym tutaj za kazalnicę i zanim zacząłbym usługiwać, chciałbym się pewnie wytłumaczyć. Powiedziałbym, drogie siostry, drodzy bracia, spóźniłem się, ale pozwólcie mi, że się wytłumaczę. Otóż jechałem z mojego domu i jechałem bardzo szybką drogą ekspresową, ale wiecie, złapałem gumę, jak to się mówi, w kole. Musiałem zjechać szybko na pobocze i wiedziałem, że mam mało czasu, więc zabrałem się szybko za wymianę koła. I kiedy tak wymieniałem to koło, nie spostrzegłem, że za mną nadjeżdża tir. I ja go nie spostrzegłem i on mnie nie spostrzegł, więc przejechał po mnie wszystkimi swoimi kołami. I wiecie, ale jakoś się pozbierałem z tej drogi, wstałem i wiecie, tak przybyłem na to nabożeństwo spóźniony. No i jestem. No i ci, którzy słuchaliby tego przykładu, stwierdziliby, albo kłamiesz, albo szalejesz. Dlaczego? Gdyż nie można spotkać się z taką siłą, z taką masą i wyjść z tego spotkania takim, jak się było przed tym spotkaniem. Nie da się wyjść ze spotkania w 4 oczy, znaczy w 2 oczu i w 2 lamp, z tego spotkania po prostu niezmienionym. Byłbym zwykłym plackiem na drodze, jeśli można to tak nazwać, gdyby taka ciężarówka przejechała mnie. Ale oto stoję tu i mówię, że nic się ze mną nie stało i chwalę się tym, że doświadczyłem czegoś takiego. I pozwólcie, że odwrócę ten przykład troszkę inaczej. Czy można więc mówić, że spotyka się z Bogiem, a więc z taką siłą, z największą mocą i siłą w całym wszechświecie, z największym majestatem, z największą potęgą, w całym wszechświecie i twierdzić, że się z Nim spotkało, nie będąc przemienionym, nie doznając jakiejś przemiany. To jest podobny przykład. Więc człowiek, który mówiłby, ja się z Nim spotykam, ja Go szukam, a jednak ja obserwowałbym jego życie i stwierdzał,
że nic z tych wersetów nie pasuje do jego życia. Musiałbym gdzieś w duchu, a być może porozmawiać z nim bardziej szczerze, stwierdzić fakt, że chyba z tym jego szukaniem Boga nie jest tak, jak on mówi. Bo jednak, kiedy człowiek zaczyna szukać Boga, coś musi się zmieniać. Musi doświadczać przemiany. Bóg to obiecuje. Mówi, takie jest pokolenie tych, którzy Go szukają. A więc każdy człowiek, który poważnie weźmie do serca tę lekcję i zacznie Go szukać, doświadczy czegoś w swoim życiu. Doświadczy przede wszystkim oczyszczenia w swoim życiu, gdyż to spotkanie z tym świętym majestatem nie pozostawi życia takim, jakie jest. Doświadczy oczyszczenia, jeśli chodzi o duszę nawet. Nie będzie chciał próżnie żyć. Nie będzie uważał na usta swoje. Nie będzie skłaniał swojej duszy ku próżności. Drodzy słuchacze, drogie siostry, drodzy bracia, ten werset jest jednym z moich ulubionych wersetów, dlatego że uwielbiam takie wiersze Biblii, w których naprawdę nie ma co interpretować. Uwielbiam czytać słowo, fragmenty Biblii, nad którymi nie da się dokonać interpretacji. Nad którymi nie da się gdzieś za głęboko wchodzić, nie wiadomo gdzie, krążyć wokół. Czasem w naszym krążeniu, interpretowaniu w ogóle mijamy się z celem. Ale uwielbiam te fragmenty Bożego Słowa, które tak jasno zostawiają i tak jasno do nas mówią, tak jasno zostawiają dla nas lekcje. No to ten fragment mówi bardzo wyraźnie. Któż takie jest pokolenie tych, co Go szukają? A więc to jest opis ludzi, którzy Go szukają. Wydaje mi się, ktoś mądry kiedyś powiedział, że największe zniszczenie w kościołach, najwięcej zniszczenia takiego duchowego dzieje się w kościołach dlatego, że nie za mało interpretujemy, ale dlatego, że za mało dosłownie bierzemy Słowa Bożego do serc naszych. Ktoś kiedyś tak powiedział, że jeśli zbyt mało dosłownie czytamy Biblii, tym więcej jest niebezpieczeństwa. Oczywiście to jest takie bardzo, można powiedzieć, ogólnikowe twierdzenie, ale kiedy myślę o Biblii i kiedy myślę o Bożym Słowie, wydaje mi się, że czasem naprawdę zbyt naokoło rozważamy Biblię. Często ona mówi bardzo istotnie, bardzo wyraźnie i bardzo jasno. Czy pamiętacie ten wykład ostatnio? Posłużę się tym przykładem, który miałem tutaj przywilej wykładać, wyłożyć. O Dolinie Suchych Kości. Czyż nie tak jasno jest tam i precyzyjnie napisane, czym jest ta Dolina Suchych Kości? I możemy interpretować to na tysiące sposobów. Tysiące różnych interpretacji możemy wyłożyć. Ale jedna jest taka najbardziej oryginalna, najbardziej właściwa. Ja mówiłem, że nic w tym złego, kiedy myślimy, iż Dolina Suchych Kości to nasze suche, spragnione wody, życiodajnej wody życie. Nic w tym złego. To powinno nas mobilizować. Jednak w oryginalnym znaczeniu był to Izrael. I o tym ostatnio mówiliśmy. Więc Biblia powinna być jak najczęściej brana dosłownie. Wiadomo, jest mnóstwo fragmentów, nad którymi trzeba głębiej się zastanowić, jednak wielkie jest niebezpieczeństwo. No choćby w tym przykładzie, gdybyśmy stwierdzili, że zaczniemy go interpretować. Takie jest pokolenie tych, którzy go szukają. I gdybyśmy zaczęli to jakoś interpretować, ci, którzy go szukają, to może być Izrael, albo no trudno mi teraz na szybko myśleć o jakichś przykładach, ale gdybyśmy postanowili to tak odkładać od siebie, tam gdzieś zrzucać na innych, albo ci, którzy go szukają, a może to powinni moi sąsiedzi, a może to powinien mój brat z ławki. A więc gdybyśmy tak odkładali ciągle to Boże Słowo, próbując interpretować to nie w taki sposób, aby samemu to przyjąć, to możemy wiele szkód sobie sprawić. Więc zawsze
zawsze powinniśmy Boże Słowo najpierw sami przetrawić. Przypomina mi się, zanim dalej będę dalej kontynuował ten temat, przypomina mi się jedna historia. Otóż kiedyś w Izraelu panowała taka zasada, że jeśli kobieta była przełapana na cudzołóstwie, mąż, może nie, przyłapana, posądzana o cudzołóstwo, mąż doszukiwał się jakiegoś uchybienia w żonie, a więc podejrzewał, że popełniła cudzołóstwo, mógł zaprowadzić ją do kapłana i on sporządzał pewną miksturę i kazał jej się napić. I pamiętam, kiedy to tak czytałem, przeżywałem to jak słowo do mnie, że tą miksturą jest zawsze podane słowo, które powinno osądzić moje serce, rozciąć mnie aż do szpiku. I czy chcę, czy nie, mój kapłan przychodzi i daje mi to do wypicia. I ja zawsze muszę to zrobić. Co gdybym powiedział, a to nie dla mnie? Od razu byłoby wiadomo, że jestem winny. Więc czy chcę, czy nie, Boże Słowo zawsze powinno najpierw, ja mówię za siebie, mnie dotykać i tak jak tu siedzimy, zawsze dotykać nas osobiście. Więc tego typu werset powinniśmy bardzo dosłownie wziąć do swojego życia. Otóż dlaczego o tym mówię? Ponieważ zaczynamy, może nie zaczynamy, ale doświadczamy tego już od jakiegoś czasu, iż pojawia się pewien problem w kościołach, w zborach, gdyż kościoły zaczynają napełniać się ludźmi niezbawionymi, nie szukającymi Boga, nie doświadczającymi Boga, nie szukającymi Go w swoim życiu, nie doświadczającymi Jego słów. Więc kościoły zaczynają się takimi ludźmi wypełniać. I tu zdaje się mieć bardzo prawdziwość, zdaje się być nad tą przypowieścią, o której Pan Jezus powiedział, że oto zaprosił wielu na ucztę, na wesele. I przyszedł na to wesele, ale zobaczył tam jednego, który nie miał szat weselnych. To jest bardzo, bardzo ważna przypowieść, bardzo ważna historia, o której powiedział Pan Jezus. Gdyż sugeruje, że pośród tych wybranych znajdą się też tacy, którzy nigdy nie doświadczyli oczyszczenia swoich szat. Nigdy krew baranka nie wyprała ich szat. I oto doświadczamy tego także i dzisiaj. Mamy z tym problem. Pojawia się wielu ludzi. Służby zaczynają być wypełniane ludźmi niezbawionymi. I może cię to szokować lub nie, ale nie zapomnę tego, kiedy byłem na pewnym zimowisku, usługiwałem tam dla młodzieży, to było dosyć daleko stąd. I pamiętam, mieliśmy taki wieczór pytań i odpowiedzi. Młodzież dawała karteczki z różnymi pytaniami. Oczywiście uprzedziłem, że mają być to pytania duchowe, nie pytania o to, ile mam lat i tak dalej. Pytania duchowe, teologiczne, więc bardzo do tego podeszli rzetelnie. I pamiętam, na koniec dnia zebrałem te pytania i zacząłem je analizować, aby móc przygotować się na wieczór i na rozważanie tych pytań. Jakież było moje zdumienie, kiedy przeczytałem jedno z pytań. Czy homoseksualiści mogą służyć w kościele? I pamiętam, jak oczywiście rozważałem to pytanie i oczywiście odniosłem się do tego tak, jak powinno być, tak jak powinno było się do tego odnieść, ale zacząłem myśleć i zastanawiać się, skąd to pytanie? Skąd to pytanie? I pamiętam, że gdzieś doszedłem do tego, kto zadał to pytanie, zresztą sam mi się przyznał, i stwierdził, że w jego zborze albo w jego okolicy jest różne podejście do tego tematu. Bardzo różne. My mieszkamy w Ustroniu. Nauczamy tak, a nie inaczej. Ale są miejsca, może w innych kościołach, w innych zborach, gdzie homoseksualiści już są nawet przywódcami. A więc różne jest pojęcie tego tematu. A więc, kochani, kościoły, czy chcemy, czy nie, napełniają się ludźmi wadliwej jakości duchowej. Nawet będąc w zupełnym zakłamaniu czy w grzechu. Kto wie, jak będzie wyglądał kościół za rok, za dwa? Jak zbory będą wyglądać za rok, za dwa? Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że to obserwujemy. Tak się dzieje.
Gdzie leży wina? Trudno o tym mówić. Natomiast wydaje mi się, że chciałoby się zadać pytanie, gdzie są ci prorocy Boży? Gdzie są ci słudzy Boży, którzy czy więzienie, czy śmierć, czy jakieś represje, czy wytykanie palcem staną na tych miejscach i będą głosić, że grzech jest grzechem, że świętość jest świętością, że grzech obok świętości nie ma miejsca. Wydaje mi się, że ci, którzy powinni stać w tym miejscu i głosić takie słowo dzisiaj, zabawiają się w różnego typu rzeczy. Zamiast być Bożymi prorokami, są ludźmi, którzy szukają i dowiadują się, co głosić, by przyciągać więcej. O czym mówić, by jeszcze bardziej byli ludzie zadowoleni. I tak dalej, i tak dalej. A więc gdzie są ci prawdziwi prorocy, chciałoby się powiedzieć. I chciałoby się wręcz wołać do Boga, Panie, wypchnij na żniwo tych, którzy będą stać w odwadze i głosić słowo. Kochani, ja mówię o czymś, czego sam doświadczyłem. Pamiętam kiedyś, nie będę mówił nazwisk, bo to nie ma najmniejszego sensu, ale pamiętam kiedyś stałem w zgromadzeniu i przyszedłem na nabożeństwo zupełnie obciążony grzechem i moim własnym upadkiem. Było to już jakiś czas temu. Ale pamiętam to nabożeństwo, kiedy stałem skruszony i wiedziałem, że to, co muszę zrobić, to pokuta, upamiętanie, aby móc wrócić na tą ścieżkę służby i świętości Bogu. Jakież było moje zdumienie, kiedy podszedł do mnie człowiek, który usługiwał i zaczął prorokować do mnie i mówi, jesteś cenny w Bożych oczach, twoje życie jest piękne w Bożych oczach, jesteś miły Bogu. Twoja służba będzie wielka. I zaczął głosić to, co ja w najskrytszych, czego ciało by w najskrytszych marzeniach oczekiwało. I pamiętam, jak oczy ze zdumienia nie mogłem patrzeć i słyszeć tego po prostu ze zdumienia. Z tego względu, że to zupełnie nie zgadzało się z tym, co się działo w moim życiu. I miałem wybór, albo słuchać tego człowieka, i odrzucić tą pokutę gdzieś precz, bo przecież jestem miły Bogu, bo przecież jestem cenny i to, co być może się zdało, w ogóle nie ma znaczenia, po co się tym przejmować? Albo miałem z drugiej strony drugą opcję, zaufać temu, co podpowiada mi Boży Duch wewnątrz mnie i co sprawia, że ja od Boga się po prostu oddzieliłem. I zaufać temu, że powinienem przyjść w pokucie do Pana, zgiąć swoje kolana i wołać do Niego, Panie ratuj. I gdyby tak zaufał temu, co słyszałem, nie wiem, gdzie bym dzisiaj był. Czy bym tą lekcję przeżył jako człowiek, który chodzi w grzechach i chodziłby dalej, ufając, że jest się miłym Bogu bez względu na wszystko. Więc gdzie są ci prorocy, którzy powinni przyjść do mnie i powiedzieć, pokutuj, upamiętaj się. Tak, Pan chce, abyś Mu służył, ale pamiętaj, Bóg chce cennych rzeczy, a nie pospolitych. Bóg chce czystych rąk Twoich, a nie brudnych. Bóg chce Twojej czystości, zaufaj Panu. Idź, zegnij swoje kolana, wołaj do Niego, przytul się do krzyża. A więc takich rzeczy powinienem był wtedy usłyszeć. Podam jeszcze jeden przykład. Taki znajomy mój człowiek, też usługujący, mówi pewnego dnia, już nie pamiętam, czy to on, czy to jakiś jego brat, znajomy, pamięta, że była jakaś usługa, on znalazł się z przodu i płakał, modlił się, było jakieś wezwanie zrobione. I ten usługujący przyszedł i powiedział, mam słowo dla ciebie. Bóg ci pomoże, Bóg cię wesprze w tym trudzie, który teraz przechodzisz. On otrze twoje łzy. I ten człowiek też nie mógł po prostu zrozumieć, cóż to jest za słowo. I mówi, bracie, ja płaczę, ponieważ cała moja rodzina się nawróciła. Więc myślę sobie, jak my słuchamy Boga, jak słuchają Boga ci ludzie. Więc on płakał ze wzruszenia, Bogu dziękując, a zdawałoby się, Boży prorok przyszedł, oznajmiając mu Boże poselstwo, że Bóg mu w tym trudzie pomoże, jeśli to trudem można nazwać. Wybaczcie, że używam tych przykładów, ale mnie te przykłady nurtują. Mnie te przykłady mobilizują, aby słuchać Boga, aby nie poddawać się emocjom, ale aby nasłuchiwać to, co On chce mówić.
aby skupić swoją uwagę, aby nie myśleć o tym, co ten człowiek chce usłyszeć, ale zastanowić się nad tym i poświęcić czas. Panie, co Ty chcesz powiedzieć? Co Ty chcesz przynieść? Abym nie był człowiekiem, o którym Pan powie, przecież ja go nie posyłam, a on w moim imieniu tam głosi jakieś słowa. Więc to jest niezwykle ważne, gdy tak czytamy Biblię, ileż jest wywodu, ileż jest żalu ze strony Pana Boga. Otóż tysiące proroków w moim imieniu głosi, a ja ich w ogóle nie posłałem. I można o tym czytać, czy choćby w księdze Jeremiasza, który przeżywał tego typu represje. Kochani, a więc gdzie są ci Boży prorocy, którzy będą stawać na tej skale i tak głosić? Przypomina mi się pewna historia, moja własna, pewne przeżycie. Otóż miałem taką przed wejściem do domu żarówkę. Otóż nie była ona przyosłonięta jakimś kloszem, żarówka. I zdarzało się nam mieć tą żarówkę zapaloną i w ogóle nie widzieć tego w ciągu dnia. To wiecie, jak jest dzień, to jest jasno. I nikomu nie przeszkadzało to, że ta żarówka świeciła. Ale gdy zapadał zmrok, im ciemniej się robiło, tym bardziej ta żarówka raziła. Tym bardziej stawała się ostra. I już nie tak łatwo było w nią patrzeć, jak już zrobiło się całkiem ciemno. I mam wrażenie, i przecież to jest prawda, żyjemy w coraz gorszych czasach, w coraz trudniejszych czasach. Kiedyś o homoseksualizmie się w ogóle nie zastanawiano nad tym. Dzisiaj ludzie się zastanawiają, czy tacy ludzie mogą służyć w kościołach. Więc żyjemy w ciężkich, trudnych czasach. Mówiłem o tym, że gdzieś w Stanach Zjednoczonych już jakaś ustawa wyszła, albo są takie dążenia, że w każdej ubikacji, w każdej szkole publicznej ma być ubikacja dla ludzi, który jest mężczyzną, a czuje się kobietą, albo dla kobiet, które czują się mężczyznami, więc dla takich po prostu nie wiadomo jakich. Więc powstaje pytanie, co się dzieje na tym świecie? Dzieje się coraz gorzej, więc żarówka może świecić ciągle tak samo. Ja, inni kaznodzieje, pastorzy, możemy wchodzić tu i głosić to, co się głosiło 20, 30 lat temu, ale to będzie coraz bardziej raziło. Coraz bardziej raziło. I oto, kiedy wychodzi się na to miejsce i głosi, że ci, którzy szukają Boga, nie skłaniają swojego życia ku próżności, oczyszczają się każdego dnia. Dzisiaj, kiedy takie rzeczy głosi się gdzieś na konferencjach, to razi w oczy. Tego się nie chce słuchać. Chętnie tą żarówkę by się zgasiło. I być może takich ludzi prosi się, daje karteczkę, kończ już i na następną konferencję się już ich nie zaprasza. Więc ta żarówka, chociaż świeci ciągle tak samo, bo Boże Słowo jest ciągle niezmienne, to jednak mrok zapada. Robi się coraz ciemniej. Pojawia się pewien problem w zborach, w kościołach, o tym powiedziałem. Ale pozwólcie, że dam pewne porównanie. Gdyby każdy z nas albo wielu z nas przystępowało do kursu prawa jazdy, a więc uczyło się w szkole prawa jazdy, trzeba było zdać egzamin, ale zanim przystąpiło się do czegokolwiek, trzeba było najpierw udać się do lekarza. I ten lekarz miał za zadanie zbadać wiele rzeczy, ale tą jedną najważniejszą rzeczą, jaką powinien był zbadać, to, czy delikwent, który udaje się na kurs prawa jazdy, potrafi rozróżnić, jak myślicie co? Kolory. Tak jest, kolory. A więc, czy ten delikwent, który chce udać się na kurs prawa jazdy, potrafi wskazać, który kolor to jest zielony, a który to jest czerwony. Jest to niezwykle istotna cecha, niezwykle istotna umiejętność dla kierowcy. Dlaczego? No pomyślmy sobie przez chwilkę, wyobraźmy sobie sytuację, w której ten lekarz stwierdziłby, dobrze, mam dwóch pacjentów. Jeden jest człowiekiem jak najbardziej zdrowym. Potrafi rozróżnić, co jest zielone, co jest czerwone, jest idealnie zdrowy. Ale oto mamy drugiego delikwenta, który myśli, że czerwone jest zielone, a zielone jest czerwone. Albo nawet nie wie, że to jest zielone, a to jest czerwone. Ale ten lekarz stwierdza pewien fakt. No dobrze, uznam, że obydwoje są zdrowi. Uznam, że
tak samo jak ten, który umie rozróżniać kolory, tak i ten, który ich rozróżniać nie umie. Obydwoje są zdrowi, pełnowartościowi. Dopuszczam ich do kursu prawa jazdy. I okazuje się jakimś cudem, że obydwoje zdają równorzędnie za pierwszym razem, dopuszczeni są do ruchu drogowego. Pomyślcie sobie, wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby ten lekarz tak powielał tą swoją zasadę i wszystkich tak dopuszczał. Czyż wypadków na drogach nie byłoby więcej? Czy w wiadomościach albo gdzieś w jakichś statystykach nie czytalibyśmy, iż na światłach ruchu drogowego dochodzi do coraz większych wypadków, do coraz groźniejszych wypadków i nie wiedzieć, czemu tak się dzieje? A więc byłoby niebezpieczeństwo, że wzrosłoby niebezpieczeństwo tego, że może dochodzić do wypadków. Co się więc dzieje w sytuacji, gdy w zborach i w kościołach, nieważne kto jakim życiem żyje, nieważne kto jak prowadzi swoje życie, ważne, że wszyscy mówią, że szukają Boga i wszystkich uznamy za zdrowych duchowo. Czyż w takich zborach, czyż w takich kościołach nie wzrośnie zagrożenie i nie będzie dochodziło do wypadków? Czyż nie będzie dochodziło do tragedii? Czyż małżeństwa nie będą się rozsypywać? Czyż jakieś nieczystości seksualne nie będą wchodzić między nas? I tak można by było wymieniać i wymieniać, gdyby tak zbory zaczęły napełniać się ludźmi, którzy nie wiedzą, co jest czerwone, a co jest zielone. Nie wiedzą, że na czerwonym trzeba stać, a na zielonym trzeba jechać. Więc to, co Bogu się podoba, ich będzie gorszyło, a to, co Boga by obrażało, ich będzie cieszyć. Więc tam, gdzie należałoby stać, oni chętnie pójdą, a tam, gdzie należałoby iść i służyć, oni się nie ruszą. A więc czyż nie dochodziłoby do wypadków i w zborach, gdy zaczniemy tak po prostu pobłażać? Gdy zaczniemy lekceważyć słowo, które mówi, że takie jest pokolenie tych, którzy go szukają. A więc ludzi czystych, którzy się oczyszczają, którzy nie przysięgają obłudnie, którzy nie skłaniają swojej duszy do próżności. Kochani, jest pewien werset, jest pewna historia z Mateusza, rozdziału 24, 11 i 12 wiersza. To jest fragment Bożego Słowa, który mówi i nad którym pewnie jeszcze nie raz będę się tu pochylał w ramach wykładów, które będę prowadził. Ponieważ ten fragment, do niego wracam bez przerwy. Jestem świadomy, że ja żyję w centrum tego fragmentu. Gdyby móc otoczyć ten fragment jakimiś datami, to pewnie otoczyłbym to rokiem 2016 i dalszymi. Oto czytamy tak. 24:11. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. To, że powstaje fałszywych proroków mnóstwo, to nie jest niczym nowym. Być może w swoim życiu, w swoim chrześcijaństwie, byciu w zborze, w kościołach nie doświadczacie tego, ale ja obserwuję pewne rzeczy, widzę gdzieś tam, sięgając wzrokiem może dalej za morze, za ocean, ale też może i tutaj w Polsce obserwuję, co się dzieje. Nad tym tematem warto zastanowić się w innym czasie. Natomiast 12 wiersz jest niezwykle istotny. Czytamy, że z powodu bezprawia, które się będzie rozmnażało, miłość wielu będzie po prostu gasnąć. I zastanawiam się, czy to bezprawie, o którym jest tu mowa, tak naprawdę dotyczy tego bezprawia, które jest gdzieś wkoło, jest tam gdzieś w Stanach, jest tam gdzieś na Zachodzie, czy czasem nie dotyczy też bezprawia, które staje się powoli też i naszym udziałem. Przeto bezprawie się rozmnoży. Być może ono tak się rozmnaża, że już pewne rzeczy nie są dla nas tak oczywiste, jak powinny być. Być może do pewnych rzeczy już po prostu przywykliśmy. Być może kiedyś nazywaliśmy to bezprawiem, a dzisiaj już to jest taką drobnostką i machniemy na to ręką. A tam, co tam? Być może tak jest. I być może dlatego, ponieważ to bezprawie,
który dzisiaj może brzmi bardzo wzniośle jako bezprawie, może być zwykłym przyzwyczajeniem do czegoś tam mało istotnego, a jednak w oczach Bożych jest bezprawiem. I czy czasem to bezprawie nie ma potencjału do tego, aby zamrażać nasze serce w stronę Boga? Czy czasem mi trudno o tym mówić, ale powinno się o tym mówić? Czy czasem to przyzwyczajenie do tego, aby włączyć ten telewizor znowu i znowu oglądać, albo że włączyć ten komputer może tu w bardziej młodzieżowym wydaniu i znowu się karmić, i znowu godzinami się karmić. Czy to czasem nie powinno być nazwane bezprawiem, a nie jakoś zorganizowaniem czasu? Czy nie czasem bezprawiem, na które Bóg patrzy i widzi, że to jest to skłanianie duszy ku próżności? Nie wiem, warto by było sobie zadać samemu pytanie, czy tak można myśleć. Ja sobie odpowiedzi na to udzieliłem i udzielam każdego dnia. I wiem, co w moim życiu jest bezprawiem. I często na to machłem ręką, a po czasie zrozumiałem, że to było okrutne bezprawie. Kochani, i w moim życiu tak to działało, że kiedykolwiek skłaniałem swoją duszę ku tym małym, próżnym rzeczom, szybko się zorientowałem, że geneza tego wszystkiego polega na tym, albo znajduje się tam, że po prostu przestałem go szukać. Że po prostu o nim zapominam. I kiedy o nim zapominam, i kiedy zapominam o szukaniu Jego, Boga, zaczynają się jakby przyklejać do mnie pewne rzeczy, które na początku nie nazwię bezprawie, ale może jakoś inaczej. Człowiek jest istotą kochającą. Bóg stworzył człowieka, aby kochał. Żadna istota nie ma czegoś takiego jak człowiek. Kiedy pies patrzy w twoje oczy, z pewnością czeka na jakiś smakołyk. Kiedy kocur się łasi, z pewnością czeka na jakąś kiełbaskę albo coś tam jeszcze, smakołyk. Ale kiedy człowiek patrzy w oczy, albo kiedy człowiek przeżywa pewne rzeczy, to jest dlatego, że on jest stworzony do miłości. Bóg tak stworzył człowieka, aby kochał. I to jest zastanawiające i nad tym się wiele razy pochylałem, że kiedy miłość moja ziębnie w stosunku do Boga, to nie znaczy, że ja tracę miłość. To znaczy, że ja zaczynam kochać coś innego. To znaczy, że coś mi przykuło uwagę. I ta miłość, która powinna być ukierunkowana na Boga, zaczęła być deponowana albo ukierunkowana coś innego. I dlatego miłość moja oziębła w stosunku do Boga, bo rozpaliła się do czegoś innego. Kochani, jak łatwo jest to zauważyć. Dzisiaj widzę i patrzę na niektóre twarze, młode szczególnie, ponieważ ja też jestem jeszcze bardzo młody, i wiem, co młodzi ludzie przeżywają, szczególnie jeśli chodzi o komputer, internet, o to wszystko, co tam się znajduje. I kiedy patrzę w niektóre twarze młodych ludzi, wystarczy mi tylko jedno spojrzenie. I ja widzę te godziny, i ja widzę ten czas, i ja widzę to na ich twarzach, że są jakby jak zjawa, jakby byli nieobecni, jakby rozmiłowali się gdzieś w jakimś eterze, w jakimś fikcyjnym świecie. Nie potrafią korzystać z tego piękna. O tym mówił brat, pastor, który tutaj był niedawno. Kiedy idą w góry, smartfony w rękach, jakby umiłowali fikcyjny świat. I nawet tutaj w rzeczywistości nie potrafią wyrażać uczuć. I wystarczy czasem tylko spojrzenie. I widzę to. I widzę te godziny wpatrywania się w rzeczy nieczyste, w rzeczy niegodziwe, w rzeczy, które są bezprawiem. I widzę to na twarzach, jak nie ma miłości, nie ma szukania Boga, nie ma życia. I to widać. To są takie czasy, w których to bardzo, bardzo widać. Jest taki sposób na to, aby leczyć takie stany. I czasem wydaje mi się, że próbujemy leczyć objawy. Otóż będziemy z takim delikwentem rozmawiać, nie spędzaj tyle czasu, może spróbuj zorganizować sobie jakoś ten czas i tak dalej. I próbujemy czasem leczyć te bąble
choroby, no jaka jest choroba, ospa choćby, tak, występują pewne bąble i próbujemy zajmować się każdym bąbelkiem zamiast zająć się chorobą. Zamiast powiedzieć, szukaj Boga, skłoń swoje kolana, szukaj Jego oblicza, On cię będzie prowadził do uświęcenia, do czystości. To jest bardzo dzisiaj takie modne, czynić porady na wszelkie tematy, jakie tylko są możliwe. Terapie i porady. A wydaje mi się, że tą największą poradą i terapią by było, by skłonić człowieka, skłonić tego, który ma problem, do szukania Boga. Po prostu. Do szukania Jego oblicza. Do wpatrywania się w Niego, do próby wysłuchania, w którą stronę bije Boże serce. Żeby zrozumieć i usłyszeć, że czerwone jest czerwone, że zielone jest zielone i że tam, gdzie Bóg chce, abym szedł. A tam, gdzie chce, abym się zatrzymał, abym stał i się nie ruszał. Kochani, jest taki fragment z Księgi Jeremiasza, 15 rozdziału, który mówi o czymś bardzo wyjątkowym. Dzieliłem się bardzo krótko na ten temat jeszcze przed naszą ewangelizacją. 15 rozdział Księgi Jeremiasza, 19 wiersz. Zobaczmy, co jest tu napisane. Przeżyłem to niesamowicie jakiś czas temu i kiedy czytałem ten werset, zacząłem jeszcze głębiej patrzeć na swoje życie. Czy czasem nie jestem otoczony jakimiś przyzwyczajeniami, jakimiś nawykami, które Bogu się nie podobają. I czytam w tym fragmencie tak. Dlatego tak mówi Pan, jeżeli zawrócisz, i mówi to do Jeremiasza, swojego sługi, proroka, jeżeli zawrócisz, więc jeżeli będziesz pokutował w innym tłumaczeniu, jeśli się opamiętasz, jeśli będziesz zawracał i ja się zwrócę do ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Zrozumiałem i tak rozważałem ten fragment i zrozumiałem, jak cenną rzeczą jest mieć to Boże oblicze skierowane na siebie. Jak cenną jest to rzeczą. Wiecie, Izrael miał się tak błogosławić. To było życzenie Izraelitów. Niech sam Pan obróci swoją twarz ku wam. Tak nakazał nawet błogosławić Izraela. A więc jak wartościową, jak ważnym elementem było mieć to Boże oblicze skierowane, to Boże oblicze przychylności i akceptacji na swoje życie. Na tych Izraelitów, którzy szli po pustyni. Jak ważne było to, aby mieć to Boże oblicze. Jak ważne jest to dzisiaj dla nas. Mieć Boże oblicze skierowane w naszą stronę. To Boże oblicze przychylności, akceptacji. I to się dzieje w zasadzie w jeden sposób. Kiedy my świadomie i z pełną pokorą uniżamy się przed Panem i wyznajemy swoje winy i zawracamy. I zawracamy z tych różnych przyzwyczajeń, nawyków, grzechów, bezprawia, którego się dopuściliśmy. I kiedy zawracamy, okazuje się, że Pan zwraca swoje oblicze ku nam. I wtedy możemy przed Nim stać. Jest przecież fragment, który mówi, błogosławieni ci, którzy piorą szaty w krwi baranka. To nie znaczy, że człowiek na wezwanie przychodzi i raz pokutuje, nawet nie pokutuje, ktoś go gdzieś tam każe mu, podyktuje jakąś modlitwę i on stwierdza, że jest zbawiony, idzie i nigdy nie pokutuje już więcej. I kiedy pyta się go, człowieku, czy ty jesteś zbawiony? Tak, bo kiedyś tam pokutowałem. To nie jest tak. Pokutuje człowiek, który jest zbawiony, wie, co to jest pokutowanie każdego dnia. Człowiek, który raz uwierzył, wierzy przecież cały czas. Nie można powiedzieć, ja tu kiedyś uwierzyłem. Wierzyć należy każdego dnia. I dlatego Boże Słowo mówi, błogosławieni ci, którzy każdego dnia biorą szaty w krwi baranka. A cóż to jest wypranie szat w krwi baranka, jak nie to przyznanie się do tego, że te szaty się po prostu zbrudziły. Że te szaty w ciągu mojego dnia, być może moim nierozważnym słownictwem, być może moją postawą, się po prostu zbrudziły. I kiedy przychodzę przed oblicze mojego Pana i Zbawiciela i mówię, Panie, Ty umarłeś za mnie.
Twoja krew się polała za mnie, więc pokornie proszę, obmyj te szaty, które ja dzisiaj zbrudziłem. Obmyj, ja potrzebuję tego. Ja wiem, że mnie odkupiłeś, więc mnie obmyj, abym mógł stać przed Twoim obliczem. Abym mógł mieć Twoje oblicze zwrócone ku mnie. Abym mógł każdego dnia iść z Twoim obliczem nad moim życiem. Myślę, że to jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę. Kiedy dzisiaj zwiastujemy na temat szukania Bożego oblicza i na temat czystości, być może dla nas, którzy tu jesteśmy, dla braci i sióstr, którzy są dużo starsi ode mnie, jest to nic nowego, ale uwierzcie mi, że dla wielu młodych ludzi dzisiaj jest to zupełna abstrakcja, to o czym dzisiaj mówię. Przyzwyczaili się do wielkich koncertów, do wielkich emocji, ale już trudno się modlić w domu i szukać Jego oblicza. Wielu młodych ludzi będzie się pytało, jak to się robi? Co trzeba zrobić, aby szukać Jego oblicza? Już nawet nie wspomnę o tym, że być może nigdy nie doświadczą tego, że kiedy się tego oblicza szuka, to się go znajduje. Być może nigdy. Dlatego, że nikt inny im nie powiedział, co to jest szukanie Boga w swoim życiu. Chodzą, jeżdżą po różnych koncertach, migawki świecą po oczach, głośniki i decybele walą po uszach, a oni dalej nie wiedzą, czym jest szukanie Boga. Zdarzają się takie sytuacje i wielu takich doświadcza. Drodzy, mówię o czymś bardzo szczególnym i wierzę, że tak jak tu jesteśmy, wszyscy to rozumiemy, że szukanie Boga to jest coś więcej niż przychodzenie do zboru. To jest to rozmiłowanie się w Bogu, rozkoszowanie się Nim każdego dnia. To jest to, kiedy wychodzisz z domu albo jesteś w domu, zwracasz swoje oczy ku górze i mówisz: Ojcze, Ojcze. Kiedy potrafisz powiedzieć: Panie, Ojcze. I zaczynasz z Nim rozmawiać. Ktoś kiedyś powiedział takie słowa i niezwykle pasują do tego, o czym mówię. Im bardziej Go znasz, tym bardziej się Go boisz. Im bardziej Go poznajesz, tym bardziej Go szanujesz. Tym bardziej Go doceniasz. Tym bardziej widzisz. Tym bardziej słyszysz, jak bije Jego serce. Tym bardziej wiesz, że to, do czego Cię skłania ciało, nie jest tym, czego Bóg oczekuje. Tym bardziej słyszysz to, czego On oczekuje od Ciebie. Znasz Jego serce. Myślę, że najważniejszym dzisiaj takim wyzwaniem dla szczególnie mojego pokolenia, mojego, mówię to stawiając się jakby jako ten przedstawiciel tego pokolenia, największe wyzwanie dla mnie i dla mojego pokolenia jest po prostu znać Jego serce. Bo wielu ludzi wiele rzeczy będzie mówiło, ale jeśli Jego serce będziemy znać, będziemy bezpieczni w tym trudnym świecie, który nas otacza. Być może to moje pokolenie, nasze pokolenie będzie doświadczało przyjścia Pana, ale czyż nie warto i czyż nie jest cennym to, aby zanim On przyjdzie, znać Jego serce i kiedy się z Nim spotkam, On powie: ja Ciebie znam. A ja powiem: ja Ciebie też znam, Panie. Dlaczego? Ponieważ szukam Ciebie, a Ty pozwalasz mi się znaleźć. Kochani, psalm 24. Jeszcze raz otwórzmy na koniec. Jeszcze raz zacytuję ten fragment. On mnie bardzo poruszył i postanowiłem go rozważyć, zgłębić, przede wszystkim zrozumieć osobiście, zacząć to stosować i porównać się, czy ja, kiedy mówię, że szukam Pana, a mówię tak, czy towarzyszą mi owoce i znamiona tego szukania, bo one są tu wypisane. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie. Takie jest pokolenie tych, którzy Go szukają. Tych, którzy szukają oblicza Twego Boże Jakuba. I to, że często te ręce się zbrudzą. I to, że te serce czasem skłoni się ku próżności. Nie oznacza, że nigdy te ręce nie mogą się oczyścić. I ta dusza nie może doznać ukojenia w Bogu. Bo zawsze można przyjść do Pana i wołać: Panie, szukam Cię.
Panie, wołam do Ciebie, oczyść mnie i przemień mnie.